jest dla Ciebie w życiu najważniejsze? Najważniejsza jest dla mnie moja córka Marysia. To wiem już na pewno, po tych wszystkich latach, kiedy zdobyłam najwyższe góry świata, kiedy przenurkowałam morze, oceany, kiedy ukończyłam rajd Dakar, wydałam 10 książek. Nie, Maryśka jest najważniejsza. Bo w codzienności daje coś, czego żadne z tamtych przeżyć i wspomnień no nie nasyci w ten sposób. Nie ma takiej możliwości, żeby coś mi mogło zastąpić tę miłość bezwarunkową, której doświadczyłam. Ja tak naprawdę chyba nigdy prawdziwie nie tęskniłam i nigdy prawdziwie, o czym się dowiedziałam dopiero teraz, nie kochałam nikogo. Więc to jest dla mnie takie uczucie absolutnie magiczne i też uczucie, które w jakimś sensie odbiera mi różne inne rzeczy w życiu, które robiłam, a raczej nie odbiera, co to sprawiło, urodzenie dziecka sprawiło, że przemodelowałam moje potrzeby, marzenia. I ta chemia, która jest między ludźmi, ta chemia, która jest między mną a moją córką, zaczęła przekładać mi się na niezwykłe relacje z ludźmi. Jeżdżę do kobiet, do fascynujących kobiet z krańców świata. Do kobiet, z którymi mam bardzo bliską nagle relację. Relację taką, która sprawia, że ja dotykam z jednej strony najbardziej bolesnych doświadczeń w ich życiu i opowiadają mi o tym. Ja naprawdę czasem nie rozumiem, dlaczego się dzielą ze mną tymi doświadczeniami, ale uważam, że to jest kwestia tej chemii, tej relacji, która między nami powstaje. Też wiary w to, że drugi człowiek nie tylko potrafi wysłuchać, ale usłyszeć, nie? I to jest dar, który niewielu ludzi ma. Widzisz, właśnie a propos słuchania i słyszenia, to się chyba najbardziej zmieniło. Ja już nie słucham, tylko słyszę. Ja przestałam jeździć do miejsc, tylko do ludzi, do ich historii. A dopiero teraz czuję, że się rozwijam.